Wpływy na konto Towarzystwa Pomocy Chorym, które prowadzi m.in. hospicjum w Pile, spadły w ostatnim kwartale o ponad 70% porównując z rokiem ubiegłym. To jest bardzo dużo. A aby utrzymać budynek, personel, a przede wszystkim zapewnić właściwą opiekę pacjentom, potrzeba sporo. Miesięcznie na funkcjonowanie hospicjum w Pile brakuje nawet 50 tysięcy złotych. Część darczyńców, którzy systematycznie nam przekazywali środki, szczególnie przedsiębiorstwa, no niestety przestali nam przez ten okres przekazywać. To, co zyskaliśmy przez okres 2 miesięcy, to jest styczeń i luty, no to się praktycznie skończyło. Dlatego też członkowie Towarzystwa Pomocy Chorym apelują o wpłatę darowizn i dalsze wsparcie. W budynku przy ulicy Królewskiej w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego pod całodobową opieką znajduje się 24 chorych. Kolejka potrzebujących jest jednak znacznie dłuższa. Mimo możliwości lokalowych tylko tyle osób może teraz przyjąć placówka. I nie chodzi tu o epidemię, a brak nowych konkursów ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ponad 30 oczekujących, z czego około 20 to są jako pilne przyjęcia. My mamy niemalże codziennie telefony, kiedy możemy przyjąć. Nie możemy na razie przyjmować. Tu też swoje miejsce mogliby znaleźć pacjenci wymagający opieki paliatywnej, w tym dzieci. W salach mogłaby być też prowadzona rehabilitacja dla mieszkańców. To jednak nie jest możliwe bez kolejnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umożliwi pełne wykorzystanie naszego potencjału, bo ze 20 łóżek, które stoją wolne i przy kolejce oczekujących, no to jest duże zapotrzebowanie społeczne. Ludzie na te miejsca czekają. Łóżka są, miejsce jest, są też pracownice. Co na to fundusz? Zwiększanie dostępności do usług zakładów opiekuńczo-leczniczych w naszym regionie jest od kilku lat jednym z priorytetów dla Wielkopolskiego Oddziału Funduszu. Pilski podmiot jest nową placówką na rynku tego rodzaju usług zdrowotnych, tym bardziej obserwujemy tutaj wykonywanie umowy. Nadal jednak nie wiadomo, czy i kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi nowe konkursy na tego rodzaju usługi.